Siema, dzisiaj będzie o kolejnym polskim pająku, ale tym razem o steatodzie, czyli o fałszywej czarnej wdowie i będą to takie najważniejsze ciekawostki, czy jest się czego obawiać i tak dalej. Więc mam tutaj pająka z rodzaju steatoda. w Polsce występuje 5 gatunków z tego rodzaju, no i słyną one z tego, że właśnie wyglądają bardzo podobnie do słynnych czarnych wdów. Poza wyglądem jest to też pająk dosyć spokrewniony z czarną wdową, ale słuchajcie, czy jest się czego obawiać? Totalnie nie. Te pająki mają słaby jad. No, faktycznie wszystkie te gatunki, które żyją w Polsce, no, nie są niebezpieczne dla człowieka. Co ciekawe, są to też pająki z dwóch różnych rodzajów, ponieważ, no, to jest rodzaj Steatoda, a czarna wdowa należy do rodzaju Latrodectus, ale łączy ich to, że są one, no, dosyć blisko spokrewnione i oba te rodzaje należą do rodziny omatnikowatych. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, no ja tego pająka złapałem sobie jakieś dwa tygodnie temu i już złożył, on umie dwa kokony takie wiszące, także no myślę że to dosyć ciekawa sprawa, zobaczymy jak się to potoczy.